Migreny mam od pierwszej, drugiej klasy liceum, no i tak już się nauczyłam z nimi żyć. Po prostu są genetyczne, bądź bo taka moja natura. Babcia miała migrenę, później moja mama je miała. Była migrena, bo były ketonale. Miałam jeden taki silny epizod, gdzie były wymioty. Ja tutaj przyszłam z bardzo otwartą głową. W ogóle ja nie oczekiwałam, że po jednym spotkaniu ja wyjdę i nic mi nie będzie już bolało. I tak patrzę na ten ketonal i brać nie, na 100% jadę migreny. W końcu nie wzięłam go. A później już tej migreny nie było, aż do tej, aż do dzisiaj. Jak często mam migreny? Obecnie mam przynajmniej raz w miesiącu. Tak, nie częściej, ale raz w miesiącu. Co parę tygodni. To jest taka migrena, że ona cię trzyma jak długo? Minimum do końca dnia, łącznie z nocą, tylko oczywiście już wtedy śpię. I rano jeszcze bywa, że przez pół dnia czuję takie ćmienie, że jest ta migrena, tak. Dobra. I tak mówiłeś, ona się pojawia z wymiotami, tak? Ostatnio. Nigdy Okej. nie miałam. Ostatnie 2 razy są z wymiotami, tak. To jest taki proces, który trwa około 45 minut. Najpierw mam takie wrażenie, że mam coś w oku i nie widzę, i wówczas to postępuje. To oko jakby jest zalewane taką falą. Najlepiej wtedy mi robi, żeby oczy zamknąć, bo po prostu nie widzę na to jedno oko. I później po 30 minutach przychodzi bardzo ostry, tępy ból w jednej części głowy. Aura ostatnio jest silna, krótka, bo przedtem bywało tak, że ona się tak jakby rozwijała dłużej, a teraz szybko mi to oko jakby zalewa i później przychodzi ból. No i światłowstręt mam, tak, zdecydowanie. A na dźwięki? Na dźwięki też, tak, to prawda, bo ostatnio jak miałam tę migrenę i wracałam właśnie z Gdańska i siedziałam w aucie i grała muzyka, to myślałam, że oszalę. A zapachy? Nie. Kiedy jadę w jakieś nowe miejsce, nie wiem, związane jest to z wyjazd z pracą albo na wakacje i chcę sobie zrobić rano trening biegowy i chcę go zrobić powiedzmy tam przed 9, czyli chcę wyjść z domu około 7, czyli wstaję około 6, to od razu wiem, że będę miała migrenę i rzeczywiście ją mam po jakimś tam 3., 4. kilometrze. Okej, okay. I to jest zawsze nowe miejsce, trening grana i ona zawsze Tak, jest. prawie zawsze tak, Dobra. tak. Następnie też wiem, że w momencie, kiedy zestresuję się i jestem w takim troszkę dłuższym stresie, to po paru dniach ta migrena przychodzi. Próbowałeś zrobić pod kątem jakiejś terapii, leczenia, cokolwiek? Czy próbowałam? No nie, zawsze jednak brałam ketonal forte. I on ci pomaga. No on mi pomaga, tak. Go biorę właśnie od już, nie wiem, od X lat, ale, no, ale skutki uboczne też są, więc teraz zmieniam. Staram się takie łagodniejsze leki brać, ale nie obejdzie się nigdy. Nie mogłabym nie wziąć niczego. To jest niemożliwe. Zobaczymy sobie w ogóle, jak twój nerw działa. I teraz tak, usiądź sobie wygodnie, sobie nogi niech wiszą swobodnie. Czego cię potrzebuje? Potrzebuje cię na chwilę ręki w ten sposób. Utrzymaj sobie taką pozycję. Patrz delikatnie przed siebie i staraj się utrzymać. Ja będę delikatnie pchał do dołu, a ty je utrzymujesz. Dobra? Ok, opuszczamy. Pokaż mi na chwilę drugą rękę. Trzymaj. Dobra, opuść. Na chwilę noga do góry. O, w ten sposób. Super. Trzymaj. Trzymaj. Dobra, opuść. Czy ty miałaś jakieś operacje w przeszłości? Nie. Nie. Dobra. I druga sprawa, czy ty miałaś jakieś urazy? Jakieś konkretne złamania, zwichnięcia, skręcenia? Co to było? Złamanie ręki tutaj w Ok. poprzek kości. Dobra. Dawno temu? 10, 15. Dobra. Ok. I to był jeden uraz. Coś jeszcze? Nie, już więcej A nic. skręcone stawy wzrokowe na przykład? Jakieś upadki na tyłek, wypadki samochodowe, upadki na głowę? Nie. Tak. Dobra. Miałam. Upadłam z konia, bardzo jak był w cwale, Mhm. a on się przewrócił, ja upadłam. Jak wstałam, to wszystko widziałam na zielono. Okej. I to było, jak miałam 16 lat, Okej, dobra. 15. A to był jakiś upadek na głowę, na Na plecy, głowę. na głowę. Dobra. Więc to zobaczę sobie dwie rzeczy. Coś sobie zobaczymy z tą ręką na chwilkę. Dobra. Utrzymy na chwilę, tak? Dobra, o.
Fajna sprawa, rozluźnij się. I teraz tak, my sobie sprawdzamy teoretycznie jakby możliwość zarządzania twojego układu nerwowego innymi obszarami ciała. Czyli jak twój układ nerwowy zarządza sobie mięśniami i tak dalej. No nie, jak będziemy głównie pracować sobie, testować go przez narząd ruchu. I teraz zobacz, biorę sobie u ciebie głowę do przodu, rękę, obciążam ją, zwiększam tutaj tą siłę. Prawdopodobnie ty czujesz, że te napięcie też wzrasta. Okej, dobra. Skracamy sobie włókna, trzymaj. Cały czas wzrasta. No nie jest tak samo. Im ja więcej siły, tym ty większe napięcie czujesz w mięśniu, no nie? Tak. Dobra. I teraz tak. Zgłosiłaś jakiś problem z tą ręką, tak, że był jakiś tam uraz kiedyś. Ty w ogóle czujesz, że ta ręka jest jakaś trochę gorsza? Tak. Ona ma o wiele mniejszy zakres. Dobra. A pokażesz to na przykład, ten zakres? Tak. Może jakiś, przy jakimś ruchu konkretnym to jest? Najlepiej go widać, kiedy przy crossficie nie jestem w stanie... Tę rękę dam sobie. Okej, dobra. Tutaj nie. Dobra, okej. I teraz tak, coś ci pokażę. Mieliśmy tutaj złamanie kości ramiennej. Tak. I teraz tak, ja chwilę sobie to dobudzuję tak konkretnie. Wracam sobie do mięśnia, który nam wcześniej testowaliśmy. Trzymaj. Testuję go. Czujesz wzrost napięcia mięśniowego fajnie. Skracam włókna, obciążam tak samo. I jest inaczej. Mm-hmm. Jakby to napięcie nam się zmniejsza. Mm-hmm. I to jest reakcja prawidłowa. Dlatego, że powinno być tak, że wyjściowo twoje ciało potrafi zaangażować, zwiększyć napięcie mięśniowe, ale w sytuacji, kiedy na przykład wprowadzimy jakiś bodziec, który powinien spowodować, że to napięcie nam się zmniejszy, to on się będzie zmniejszać. I takim na przykład bodźcem jest skrócenie włókien, które będziemy wykorzystywać. I dopóki sobie tej ręki nie udobudźcowaliśmy, bo wiemy, że tam jest jakiś problem cały czas, to robię sobie jeszcze raz test wyjściowo silne, skracam włókna, co się dzieje? Nic się nie dzieje, no nie? Czyli twoje ciało nie jest w stanie odpuścić, no nie? One cały czas jest w takim globalnym napięciu, z różnych powodów prawdopodobnie, ale jednym z powodów jest jakaś stara kontuzja w obszarze kończyny górnej prawej. Więc my powinniśmy teoretycznie sobie popracować z tym, albo zobaczymy sobie, czy jest jakiś inny obszar jeszcze, bo w tym momencie sprawa nam się ciutkę komplikuje, dlatego, że to jest cały czas w globalnym napięciu. Mówimy na to globalna hipertonia. O. Zobaczymy sobie, czy jak na przykład sobie zbojcujemy obszar głowy, w sumie to by trochę bardziej nam naszej tematyki pasowało. Trzymaj. Napięcie wyjściowo silne, manipulacja. I też się zmniejsza. Nawet bym powiedział, że fajniej. Zobaczę sobie tylko jaki obszar. Głęboka kompresja. Trzymaj. Odruch ucieczki. Okej. I też nam się zmniejsza. Dobra. Zanim przejdziemy sobie do testów, to zrobimy sobie, żeby to napięcie nam troszeczkę zeszło i popracujemy sobie z tym obszarem głowy, dlatego, że i to nam zmniejsza, i to nam zmniejsza, a jakby takie ogólne napięcie, to też będzie trzeba kiedyś zrobić, no nie? To sobie któregoś tam dnia zrobimy, a na razie zaczniemy sobie od głowy. Dobra, tutaj sobie rozluźliśmy troszeczkę, zobaczymy sobie, czy nam się poprawiło pracę. Potrzymaj na chwilę rękę, potrzymaj tak, obciążamy, fajnie, skracamy włókna, odpuszcza, dobra. Okej, więc tak, troszeczkę tego napięcia z ciała zeszło, zobaczę sobie jeszcze raz, żeby się upewnić, trzymaj. Działa, skrócenie, odpuszcza. Dobra. Tutaj jeszcze w naszej rozmowie na początku powiedziałeś, że coś tam z jelitami czasami się dzieje. A jak tam jama brzuszna? Dobrze, kiedyś miałam nadwrażliwość. Okej. Okay. A to był taki zespół jelita drażliwego? Tak. O coś takiego, tak? Tak. Okay. I dietą to wyrównałam. Wyrównałaś, dobra. I teraz tylko przy różnych takich sytuacjach, jakieś tam zmiana miejsca, coś tam się dzieje, tak? A na co dzień? W porządku, super. Dobra. Pierwszy jakby etap sobie zrobiliśmy. Drugi etap jest taki, że my wiemy, że migreny mają charakter kumulacji bodźców, czyli one pojawiają się w sytuacji, kiedy różnych stresorów jest za dużo, więc zrobimy sobie taki mały protokół, my to nazywamy roboczo wyjście z nadnerczy i teraz polega to na tym, że każdy narząd ma jakieś punkty referencyjne w obszarze ciała, skóry i tak dalej. My sobie wykorzystamy punkty dla nadnerczy i zobaczymy sobie, co tam się dzieje. Jednocześnie będziemy mogli wykorzystać naszą wiedzę, żeby sprawdzić, jaki czynnik stresowy twoje ciało obciąża najbardziej. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Wyhamowujesz się. Dobra. Cały czas się wyhamowujesz. Trzymaj. Działa. Ok. I mamy rzeczywiście, jest to związane prawdopodobnie albo z jakimś czynnikiem psychicznym, albo trzymaj, tak zwaną energetyką. Mamy struktura, chemia, emocje. Dobra. Więc na pewno wiemy, że w pewnym momencie będziemy musieli troszeczkę temat emocji poruszyć, dlatego, że jest jakiś czynnik, który podświadomie cię mocno, wiesz,
mocno bodźcuje, no nie? Więc teoretycznie, żeby jakość się na początku zbalansować i mieć fajny start, powinniśmy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, powinniśmy sobie raz ugryźć temat emocji, ale zostawimy sobie to następne spotkanie, a dwa, ugryziemy sobie pod kątem strukturalnym. Plan jest taki, że zobaczymy sobie, przy okazji zrobimy ci trochę rękę twoją, no nie? Zrobimy sobie obszar ręki, kompleksu barkowego, jak to w ogóle działa i obszar szyi, bo tematy, można powiedzieć, są w pewnym stopniu równorzędne, dość mocno bodźcują twoje ciało. Prawe nadnercze z poziomu układu współczynnego jest związane z emocjami, lewe jest związane z właśnie problemem strukturalnym, być może tym złamaniem, bo jest to właśnie obszar ręka tutaj i sobie to zrobimy teraz. Ok, zrobiliśmy sobie częściowo tę rękę, za chwilę zobaczymy sobie, jak te struktury zaczynają działać. Dorzucimy sobie teraz jeszcze obszar klatki piersiowej, bo tu jest też bardzo duży dysbalans mięśniowy pod kątem fajna przesuwalność, miękkość tkanek po stronie lewej i trochę duża sztywność i brak przesuwalności po stronie prawej. Jakbyśmy sobie tam podotykali też, to pewnie jest średnio, a tu jest fajnie, no nie? Więc dalej sobie tutaj lecimy kompleks barkowy. Dorzucimy sobie za chwilę jeszcze obszar szyi, to też będzie miało wpływ na właśnie obszar górnego otworu klatki piersiowej, na ukrwienie, być może na zmniejszenie kompresji w obszarze, być może nerwów. Zaraz zobaczymy tutaj wszystko, jak to wygląda. Ale póki co klatka piersiowa, tam też był wyhamowany piersiowy mniejszy. A jest to obszar bardzo istotny, dlatego że nawet nie robiłem tam takich testów jak podwójna lokalizacja, dlatego że wyszliśmy sobie od obszaru, który najbardziej obciąża układ nerwowy pacjenta, więc wiemy, że po prostu tam jest znacznie podwyższony sygnał nerwomięśniowy, więc z automatu możemy wjechać i tutaj pracować, bo zrobiliśmy sobie właśnie wyjście od priorytetu właśnie wykorzystując właśnie oś HPA, tak? Czyli tutaj to, co robiliśmy w obszarze nadnerczy i tą diagnostykę całą. Docelowo chcemy zmniejszyć bodźcowanie i zobaczyć sobie później, jak stymulacja lewej strony, bo to była lewa strona, struktura to była lewa strona, prawa to była emocje, będzie się zachowywała. Zobaczymy sobie też przy okazji później, jak zakres ruchu w ręce u Oli, jak aktywacja poszczególnych mięśni, a później możemy zobaczyć sobie, jak jej reakcja na te bodźce, które byliśmy wcześniej, typu drażnienie światłem, plus stretching torebki, plus obciążenie skóry kończyny górnej, miejsca bogato nerwowego, jak to wszystko będzie się zachowywało. Trochę inaczej, no nie? Tak, zobacz. Inaczej, tak. No, nie uciekasz i ręka jest dalej silna, więc trochę widzimy, że trochę nam się twoje ciało udało odciążyć. To sobie z ciekawości sprawdzimy. Ręka do przodu. Trzymaj. O, tu nam nie działa. Ręka do przodu. Tutaj nam działa, no nie? I choćby nawet sam zębatyk, który jest istotny pod kątem przyklejenia łopatki, nam też nie działa. Ale chcę sobie sprawdzić u ciebie jedną rzecz. Czy to jest dalej związane z tym urazem, czy to jest w ogóle jakiś inny temat, jeśli chodzi o tą... trzymaj tą łopatkę. Do przodu ręka? Nie pozwól? Nie. Dobra. A gdzieś tam obszar głowy, który wcześniej sprawdzaliśmy? Ręka do przodu? Trzymaj? Nie. Dotknij sobie tą ręką tutaj. Trochę niżej. Ok. Dobra. Ręka do przodu? Nie pozwól? Dobra, ok. I zobacz, co się w ogóle wydarzyło. Trzymaj sobie tylko tutaj. Pójdź sobie to. Fajnie, no nie? Tak. A to jest temat na drugą wizytę, dlatego że jest to związane z jakimś stresem emocjonalnym. Teoretycznie, dlatego że ten stres powoduje też zaburzenie pracy ciała i taki dysbalans, który my widzimy, no nie? Więc to zrobimy sobie na następnej wizycie. Wyjdziemy sobie z poziomu nadnercza prawego i zobaczymy sobie, co tam będzie się działo, dobra? Okej. Okay. To było super. Właśnie jestem po terapii z Olą i Ola jest idealnym przykładem tego, jak działa ciało, jak ciało funkcjonuje i kiedy problemy się pojawiają. Akurat Ola ma problem z bólami głowy, z migrenami. Trochę pracować mi się z głową, troszkę i z szyją, ale nie dlatego, że ona zgłosiła problem z bólami głowy, tylko dlatego, że okazało się, że obszar ramię, kompleks barkowy i górny otwór klatki piersiowej to jest strukturalny czynnik, który najbardziej drażni ciało.
Wykorzystaliśmy do tego jakby obszar referencyjny dla nadnerczy, czyli to jest tutaj obszar na tułowiu i okazało się, że nadnercza są mocno pobudzone współczulnie. Pokrywa nam się to z wywiadem, więc wychodząc sobie od nadnerczy, to jest taki, wiecie, od nadnerczy, zobaczyliśmy sobie, że mamy strukturalny problem ramy kompleksu barkowy kawałek szyi. Zrobiliśmy sobie to, ok, zeszło nam troszeczkę stresu. Powinno to się przełożyć na codzienne funkcjonowanie, że jest mi łatwiej, jest fajniej, może bóle głowy się nie pojawią, ale jeszcze nie wiem, bo tego stresu zostało jeszcze sporo. I drugą rzecz, którą będziemy robić, to jest właśnie temat związany z emocjami. Plan jest taki, żeby te rzeczy, po pierwsze, zdać sobie z nich sprawę, drugie, zrobić to, co możemy zrobić pod kątem uświadamiania, wyciągania napięć z ciała, które są z tymi tematami związane. To będziemy robić na kolejnym spotkaniu, żeby po prostu jej ciało zaczęło się lepiej regenerować, lepiej funkcjonować i żeby w sytuacji, kiedy tego stresu jest za dużo, to nie było właśnie migreny, która po prostu jest taką manifestacją tego, że ten naczynie zaczyna się troszeczkę przelewać i po prostu nas całkowicie odcina. Praktycznie żadna dysfunkcja nie ma jednej przyczyny, żaden ból nie ma jednej przyczyny, szczególnie jeżeli mówimy o bólu przewlekłym, o bólu niespecyficznym, o problemie specyficznym, to wiemy, że to jest kumulacja wielu czynników. Tutaj przynajmniej dwóch, struktura, emocje, ale to jest tak naprawdę bardzo fajny punkt wyjścia do terapii, dlatego że jak sobie to zrobimy, to nie znaczy, że pacjent nie będzie miał innych tematów do zrobienia, ale one już nie będą aż tak istotne. Widzimy się w przyszłym materiale, gdzie poruszymy sobie temat emocji, no i zobaczymy sobie, jak nasza pacjentka zareagowała po pierwszej terapii. Tydzień temu sprawdzaliśmy sobie, jak twoje ciało funkcjonuje. Idziemy sobie dalej w tym temacie. Tak, usiądź sobie wygodnie, nóżki zwieszone. Dobra, ręka tutaj do przodu, utrzymaj, patrzę się przed siebie, trzymaj, dobra, trzymaj cały czas, okej, dobra, fajnie, ostatnio byłaś troszeczkę, trzymaj mocno, nie pozwól, dobra, okej, byłaś trochę jakby taka pobudzona pod kątem takiego zwiększonego napięcia mięśniowego, teraz tego nie mamy, fajnie. Dodatkowo sprawdzimy sobie, jak działają te struktury, które ostatnio nie działały. Nie działała nam klatka piersiowa na pewno, więc zobaczymy sobie, jak tam twoja klata teraz. Utrzymaj taką pozycję, nie pozwól, trzymaj. Trzymaj. Dobra, akton górny nam działa, dobra. Trzymaj, nie pozwól. Środkowy akton, trzymaj, nie pozwól. Działa i się wyhamowuje, tak, przez odruch ucieczki. Trzymaj. Akton dolny, manipulacja, wrzecionek, trzymaj, wyhamowuje się, dobra, rozluźnij się, utrzymaj taką pozycję, biceps, trzymaj, działa, manipulacja, wyhamowuje się, dobra, utrzymaj tak ręka, przyciągnie do tułowia, nie pozwól, piersiowy mniejszy, on nam niestety nie działa i najszerszy grzbietu, trzymaj, nie pozwól. Też nie. Więc większość struktur nam się utrzymała. I tu jest w miarę. Dobra. Więc częściowo tak. Mieliśmy tak naprawdę ostatnio też pobudzenie układu współczulnego po obu stronach. Zobaczymy sobie dalej, czy to ma miejsce. Nie. Tak. Czyli po prostu idealnie, bo to, co zrobiliśmy, się praktycznie utrzymało. To, co mamy zrobić, zostało na dzisiaj. Więc jest wszystko tak, jak powinno być. Wzorowo. Dobra. Właśnie jesteśmy po drugiej terapii z Olą i dzisiaj, tak jak przypuszczaliśmy, pracowaliśmy sobie pod kątem somatyzacji emocjonalnej, gdzie wykorzystując sobie właśnie takie bardziej energetyczne podejście, zrobiliśmy sobie, jakie emocje w jakich obszarach ciała się lukowały i jakie problemy tworzą. Ola ma sporo problemów takich trzewnych, się okazało, i to też głównym problemem okazało się, że to jest nasz obszar zainteresowań, splot trzewny. Jest on mocno związany z żołądkiem, jest mocno związany z wątrobą i te właśnie emocje dla wątroby żołądka nam wychodziły, plus sporo było dla też klatki piersiowej. Okazało się, że tam był często jakiś taki temat związany z relacjami, jakimiś takimi uczuciami do konkretnej osoby, ale też taka opcja wychodziła nam często dojeżdżania się na różne sposoby. I dzisiaj kluczową rzeczą było zrobienie, żeby troszkę Olę wyciszyć, trochę zdjąć z niej napięć właśnie w
kontekście takiej terapii energetycznej, co nam poskutkowało, że Ola dużo lepiej toleruje bodźce, tak? Nie jest takim pacjentem już hiperwrażliwym na te bodźce, co spowoduje, że powinna się po prostu lepiej regenerować, lepiej leczyć. Pierwszą, a drugą terapią, jaki jest taki incydent bólu wystąpił? Tak, wystąpił. Wystąpił po treningu crossfitowym. Później wybrałam się do przyjaciółki i w trakcie, jak tak pół szłam, pół biegłam, zaczął mnie bardzo głowa boleć, przyszła aura i cofnęłam się do domu od razu. Sam ból jak wcześniej? Nie, ten ostatni był, będę go pamiętać, ten nie, ten nie był przyjemny, bo trwał do końca dnia, ale był szybka aura, szybki ból, ale tępy i nieintensywny. A to było tak, że czasami też takie lżejsze bóle miałaś, czy po prostu ten był jakiś taki wyjątkowo lekki stary po prostu? Ten był drugi lekki, jaki pamiętam. Niestety pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem Ola miała ból głowy, też taki migrenowy, ale okazało się, że był dużo mniejszy i lżejszy. Z jednej strony fajnie, bo jednak coś zrobiliśmy na tym pierwszym spotkaniu pod kątem takiego mocnego stresora strukturalnego. Dzisiaj był mocny stres emocjonalny i mam nadzieję, że to nam da fajny efekt. Teraz prawdopodobnie będziemy pracować w obszarze jamy brzusznej, bo tam cały czas się powtarzały tematy związane z żołądkiem, z wątrobą, z jelitem grubym, z pęcherzem, więc fajnie było pracować na tej jamie brzusznej pod kątem jakichś napięć nadtrzebnej, trzebnej, ściennej, może gdzieś jakichś problemów krążeniowych w obszarze jamy brzusznej, więc to jest prawdopodobnie opcja na terapię numer 3. Nie pokazaliśmy oczywiście całej tutaj terapii, bo ona trwała ponad godzinę, ale jeżeli po prostu będziecie uczestnikami neurogłowy, to tam będzie to udostępnione w całości. Też z takim dokładnym dość wytłumaczeniem. Fajna informacja też była taka, że pamiętacie na pewno na pierwszym spotkaniu, Ola miała problemy z kończyną górną, z ramieniem i nam tutaj Czesz wychodził często meridian jelita grubego właśnie po stronie prawej, co mam nadzieję przyłoży się na to, że ta ręka jednak zacznie funkcjonować lepiej. No i w sumie zaczęła, bo badaliśmy sobie piersiowy przed terapią, po terapii, to zaczęło działać fajnie. Najświeższy żeby tu też nam się zaaktywował. Plan jest taki, żeby popracować troszeczkę nad tym, żeby Ola w jakiś sposób się nie zarzucała tymi bodźcami, bo widać, że mamy takie tendencje. Słuchaj, Ola, i teraz tak, sprawdzimy sobie na początku, czy to, co zrobiliśmy na spotkaniu numer 1-2 nam się utrzymuje, czyli jak wygląda praca twojej ręki, praca twojej szyi, jak ogólnie tutaj ten obszar i ta twoja nadwrażliwość na bodźce, która wcześniej była. Dobra. Weźmy sobie jakiś mięsień, trzymaj. Zasłoń sobie tutaj lewe oko. Patrz się. Okej, okay, dobra. To jest jednak z tym okiem coś nie tak. Okej, okay, wiesz co, sprawdzimy sobie tak. Mięsień żart był problematyczny, był wyhamowany. Porównajmy sobie lewą stronę. Au. Okej, okay, z prawą. Duża różnica, no nie? Mhm. I skroniowa. Okej. Okay. Dobra. Czy to powoduje jakiś ból głowy, czy tylko taki ból przy naciśnięciu tutaj? Taki lekko głowy, który zaraz znika. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Troszkę lokalnej pracy sobie zrobimy tutaj. A powiedz mi w ogóle, jak teraz odczucia prawa, lewa strona? Nie boli nic po żadnej stronie. Mhm. Tutaj? Tu też nie. Bo przedtem bardzo mhm. Bolało. Dobra, okej. Okay. Wiesz, czyli tak, standardowo. Sprawdzimy sobie. Pokaż mi rączkę na chwilę. Mhm. Dobra. Patrzcie tutaj. No i to jest w ogóle fajne, bo nie pracujesz teraz czołem, tylko rzeczywiście pracujesz sobie okiem. Super. Strona lewa, ona była wcześniej dobra. O, i jest. Wiesz, to dużo rzeczy się nałożyło, no nie? Twoja kontuzja prawej... Moje życie. Twoje życie się nałożyło. Kontuzja prawej ręki. Raz, upadek z konia. Dwa, stres emocjonalny, który mieliśmy, który był związany z twoją... Sytuacją. Sytuacją.
Słuchajcie, jesteśmy właśnie po trzecim spotkaniu z Olą. Bardzo cieszę się, bo tam wszystko nam powoli się zaczyna układać i dzisiaj tak naprawdę teoretycznie zakładam, że będziemy pracowali z tematem wisceralnym, dlatego że w drugim spotkaniu pod kątem emocji nam wyszło sporo rzeczy z poziomu żołądka i ten żołądek jest problematyczny, ale dzisiaj jednak skupiliśmy się dalej na pracy z głową, bo fajnym punktem wyjścia była ocena mięśni, żwacz skroniowy i mięśni, które poruszają gałką oczną, głównie prawą. Zaburzona praca wskaźnika, wyszło, że żwacz był wyhamowany, skroniowe to jakby kompensowo był hipertoniczny. Prawdopodobnie było związane to z kiedyś z urazem Oli i upadkiem z konia, właśnie w okolicy potylicy prawej strony głowy, więc zrobiliśmy to. Była dość duża różnica pod kątem nawet pracy tego oka, co nawet było widać fajnie w materiale. I to był nasz punkt wyjścia. Potem dopieściliśmy tutaj pracę z szyją pod kątem zaburzeń więzadłowych po prawej stronie i troszeczkę skończyliśmy sobie pracą, która będzie takim dobrym przygotowaniem do ostatniego, prawdopodobnie, mam nadzieję, naszego ostatniego spotkania trzewnego. Na plus jest to, że zrobiliśmy tak naprawdę wszystkie dysfunkcje z osi HPA pod kątem wyjścia z nadnerczy. Nie ma tam już nic, bo raz była struktura, raz była właśnie praca z emocjami, zrobiliśmy to, oceniliśmy sobie pracę nerwu błędnego, dalej wychodzi wszystko w porządku, więc nie ma punktu zaczepienia, no i teraz wychodzimy od takich rzeczy, powiedzmy, standardowych, tak? Praca z głową i jama brzuszna, na pewno ten żołądek trzeba będzie dopieścić tutaj. Ola w międzyczasie pomiędzy trzecim a czwartym spotkaniem ma półmaraton, no jest to hardkorowy oczywiście wysiłek dla układu nerwowego, no i zobaczymy, czy coś pojawi się po tym wysiłku z właśnie bólami głowy. Plan jest taki, że dzisiaj popracujemy sobie z obszarem właśnie głowy, poszukamy sobie, jak wyglądają napięcia takich tkanek, jak mięsień skroniowy, żwacz, obszar szyi, potylicy i jak to się ma w stosunku do jamy brzusznej. Ból, który ostatnio jeszcze miał miejsce, jest nad prawym okiem, zgadza się? Tak. Ok, dobra. Więc wyjdziemy sobie od obszaru tego prawego oka, a możemy wykorzystać do tego po prostu pracę tkanek miękkich, które są w tej okolicy. Możemy oczywiście ocenić sobie pracę oka, natomiast na razie skupimy się na pracy, bo to jest tak, ból, który jest nad okiem, ale on też promieni sobie okolicę kości skroniowej. Mówię, że to jest taki obszar. Dobra. I teraz sytuacja wygląda następująco. Możemy sobie ocenić to na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest ocenia toniczności mięśniowej tych mięśni z użyciem wskaźnika i obciążenia wrzecionek nerwomięśniowych. Jak to wygląda? Biorę sobie mięsień, który działa prawidłowo. Jest to mięsień, który reaguje i w sytuacji wzrostu, trzymaj sobie tak, wzrostu, tu możesz puścić, wzrostu mojego obciążenia, ja czuję, że wrzucam większą siłę i napięcie mi się wzrasta, wykonuję manipulację wrzecionek i on mi się rozluźnia. Jakbym robił manipulację w drugą stronę, czyli rozciągał, jest wzmocniony, skracam i odpuszcza. Czyli mamy mięsień wskaźnikowy, jest to mięsień, który działa dobrze. I teraz ja sprawdzam, jak działa żwacz. Jestem nad żwaczem, rozciągam żwacz, działa dobrze, manipulacja, trzymaj, żwacz działa w porządku. Skroniowy, rozciągam, wracam do mięśnia wskaźnikowego, działa dobrze, trzymaj, manipulacja, nic się nie dzieje. Czyli widzimy, że mięsień skroniowy jest mięsieniem nadmiernie napiętym, hipertonicznym. Prawdopodobnie kompensuje pracę innego obszaru, niestety za bardzo nie wiemy jakiego. Możemy wybiórczo poszukać, co tutaj się dzieje, aczkolwiek mogą być to też struktury, które są głęboko w jamie ustnej, na przykład, że może być wyhamowany na przykład mięsień skrzydłowy i na przykład skroniowy będzie to kompensował. Ciężko jest to ocenić, ciężko jest to sprawdzić. Natomiast sprawdzimy sobie jeszcze mięsień czołowy teoretycznie. Trzymaj. Trzymaj. I on też jest hipertoniczny. Jeżeli w ogóle interesuje Was taka praca diagnostyczna, terapeutyczna, gdzie mamy bardzo precyzyjną diagnostykę nakierowaną na układ nerwowy, to oczywiście opcje są dwie, tak? Pierwsza opcja to widzimy się na kursie neurodiagnostyki i terapii stacjonarnie, Warszawa, Kraków głównie. Zapraszam oczywiście z Maćkiem Duczyńskim na ten kurs. Druga opcja jest to opcja oczywiście w wersji online'owej, gdzie mamy tak naprawdę pewne, oczywiście nie jest to kurs neurodiagnostyki, natomiast mamy bardzo fajną opcję diagnostyki i pracę nakierowaną raz w jednym kursie na obszar kompleksu barkowego tułowia, drugi kurs kolano, kończyna dolna, trzecia właśnie neurodiagnostyka i terapia w bólach głowy.
Mniej więcej to zrobiliśmy tutaj teraz, aczkolwiek rozbite na czynniki pierwsze, wszystko spokojnie wytłumaczone i dorzucone sporo takich bonusów, które mocno wybiegają poza stricte samą diagnostykę i terapię w bólach głowy. I oczywiście, jeżeli Was interesuje opcja ruchowa, bo tutaj fajnie byłoby potem też ocenić sobie, jak pracują struktury jamy brzusznej i jak pracują mięśnie powiązane z konkretnymi narządami, czyli klatka piersiowa, szyja, bo z tym jest właśnie związana wątroba, klatka piersiowa, żołądek, obszar szyi i potem postymulować to ruchowo i tego możecie dowiedzieć się w fundamentach ruchu. Serdecznie Was zapraszam, żebyście zapoznali się z tymi warsztatami i zobaczyli, ponieważ jest to naprawdę ciekawy sposób pracy z pacjentami, jeżeli pracujecie manualnie albo ruchowo. Oczywiście w związku z tymi wszystkimi warsztatami macie link w opisie, a my oczywiście będziemy się jeszcze widzieć, także na pewno zobaczycie w jakimś dłuższym wydaniu. I tak sobie przebrnęliśmy wszystkie cztery terapie i teraz plan jest taki, że zobaczymy sobie dalej, jak tutaj nasze dwie osie stresu, czyli nadnercza plus nerw błędny. Jeżeli okaże się, że coś dalej tutaj występuje, to będziemy sobie z tym pracować. Natomiast jeżeli nie, to postaramy się tutaj doprowadzić do takiego fajnego balansu, zobaczyć sobie, gdzie jeszcze mogliśmy pracować, żeby po prostu było coraz lepiej. Możemy sobie proste testy kinezjologiczne do tego wykorzystać, żeby sobie ocenić, z czym ja powinienem pracować, de facto trzymać cały czas. Po prostu lokalna praca nas czeka w obszarze jamy brzusznej, co za chwilę sobie zrobimy i może jeszcze uwzględnimy tutaj obszar kręgosłupowy, który będzie unerwiał właśnie obszar żołądka, wątroby, dwunastnicy, trzustki, więc to byśmy sobie zrobili, plus przygotowali sobie pod tą pracę układ limfatyczny pod kątem pracy z obszarem szyi, kątami żylnymi, górnym otworem klatki piersiowej, a później przejdziemy sobie do tego obszaru, więc myślę, że to będzie bardzo fajna opcja, taka podsumowująca naszą pracę. Czy oprócz tego na przykład, że przez ten okres tak naprawdę naszego chyba już drugiego spotkania i tej przerwy półtora miesięcznej bóle głowy się nie pojawiają specjalnie, to czy na przykład ty odczułaś w swoim ciele jakieś zmiany jeszcze? Tak, wydaje mi się, że mam mniej napięć. Mhm. I też tą świadomość, że moja prawa strona jest bardziej obciążona w jakiś sposób, powoduje też, że mam to w pamięci i nie wiem, nieraz wykorzystuję też niektóre techniki, które na mnie robiłeś. Ale chodzi ci na przykład, twarz, jama brzuszna, tak? I brzuch, dobra, tak. Okej. Okay. Jakby jesteś taką świadomą użytkowniczką tego ciała, to jest dość istotne, to mniej więcej udało nam się dojść do takiego tematu, skąd te migreny u ciebie mogły być, no nie? Oczywiście w tej sytuacji my nie możemy powiedzieć, że to na 100% właśnie to i to powodowało, że te migreny były, ale jakby to wszystko było takie dość logiczne, więc mam nadzieję, że też jakby ta świadomość teoretycznie, skąd ten problem wynikał, jest u ciebie jakby większa chyba, no nie? Tak, na pewno jest większa, bo też nie zagłuszam ich sygnału, który mi ciało daje. Mhm. Okay. Dawało mi je cały czas, a teraz jakby akceptuję to i jest mi łatwiej później takie napięcie rozładować. Tak, bo my sobie już wcześniej doszliśmy do tego, że te migreny są po prostu taką kumulacją czynników stresowych, co ty też mówiłaś, tak? Bo jakby samo to, że powiedziałeś, że one się pojawiały, jak byłaś w nowym miejscu, które jest najczęściej takim trochę jakby stresem, bo nawet jak się ekscytujemy, że wow, nowe miejsce, fajnie, to jednak taki stresik jest, że taki niepokój tutaj, nowe jedzenie, jakby tutaj jakby lot samolotem, jakby wszystko tam się zdarzyło, to oczywiście nadmiar aktywności fizycznej, tak, do której tam lubiłaś uciekać, sobie ustaliśmy te tematy, że jednak dużo osób ma takie tendencje takiego, powiedzmy, dojeżdżania się czymś, no nie? Czy to pracą, czy to treningiem i to też widziałam, u ciebie się gdzieś w trakcie pojawiło, czy tam właśnie zmiany jedzenia, więc tak zauważyłaś, że, że jak się dużo działo w twoim życiu, to ta migrena miała miejsce. Tak. Kiedy nie miałam też czasu, żeby, bo czasem też robiłam dużo tych rzeczy, nie procesując ich, przyjmowałam kolejne bodźce i rzeczywiście to ciało było cały czas w takim alercie. Mm-hmm. Też czuję teraz, że ono wyczekuje kolejnego bodźca i jest całe spięte. Wtedy wydaje mi się, że właśnie pojawiały się też te migreny. Mm-hmm.
Tak, one też, ja tak obserwuję pacjentów, może u ciebie też tak było, jak my jesteśmy za długo na takim automacie, no nie? O, tak. Że automat bodziec i właśnie nie przetwarzamy tego, tak. Co powoduje, że tych napięć w ciele nam się kumuluje coraz więcej, tak. A my nic z nimi nie robimy. I w pewnym momencie trzask i po prostu jakoś trzeba wyłączyć cię na chwilkę. Dokładnie. I taki ból głowy dobrym wyłącznikiem, no, żeby sobie tak. Tam... Nie przetwarzać bodźców i poleżeć sobie w ciszy, dokładnie. Bez światła. Bo już wtedy ja nie mogłam nic zrobić, ja musiałam leżeć. Fajnie. Mam nadzieję, że tutaj to wiesz, jakby ten efekt nam zostanie na bardzo długo, a nawet jakby w przyszłości coś się pojawiało, to też żebyś wiedziała jakby co zrobić, no nie? Bo czasami jak sobie pracujemy, to nie znaczy, że po prostu ten problem nie wróci nigdy, ale my wiemy dlaczego on może wrócić teoretycznie i wiemy co zrobić, żeby samodzielnie sobie z tym poradzić. Więc mam nadzieję, że taka, wiesz, tutaj gdzieś tam wybrzmiała nam taka nauka jakby słuchania ciała, no nie? Tak. Super. Słuchajcie, właśnie jesteśmy po całej serii nagrań z Olą. Bardzo fajna pacjentka, ponieważ po pierwsze udało nam się jej pomóc. Znaczy słowo udało i źle, no nie? Po prostu to była zaplanowana pomoc. I mogliśmy pokazać naprawdę spektrum pracy, jeśli chodzi o całą neurodiagnostykę. Dlatego, że tak, oceniając sobie osie stresu Oli, mieliśmy możliwość pracowania i ze strukturą pod kątem starych urazów, i z obszarem głowy, i z kończyną górną, i mogliśmy pracować wisceralnie. Mogliśmy pracować pod kątem psychosomatycznym, więc była też praca związana z emocjami. I to wszystko nam dało bardzo fajny obraz, dlatego że na dzień dzisiejszy mija około 2 miesięcy od ostatniego epizodu migreny, co się od ostatnich lat w ogóle nie zdarzało. Także jest to bardzo duży sukces, zarówno mój, jak i pacjentki, która uświadomiła sobie, skąd te problemy z migrenami w ogóle są. Dlatego, że migreny w ogóle są bardzo fajną opcją pracy dla osób, które się posługują neurodiagnostyką, dlatego, że to jest nic innego jak kumulacja bodźców stresowych, gdzie my krok po kroku likwidujemy te bodźce, zmniejszamy je, ich wpływ na nasze ciało i poprawiamy adaptację naszego ciała na ten stres. I teraz tak, jeżeli chcielibyście już dowiedzieć się, jak taką pracę wykonać i dowiedzieć się o większości narzędzi, które tutaj były przedstawione, to macie możliwość dowiedzenia się tego, zaglądając i kupując po prostu dostęp do kursu Neurodiagnostyka i terapia bóla głowy. To jest pierwszy wariant. I tam jest naprawdę tego dużo pod kątem badania, mięśni w obszarze twarzy, głowy, szyi, wskaźnika. Dużo zasad. Naprawdę jestem z tego materiału bardzo zadowolony. Kolejna opcja, jakbyście chcieli wszystko robić, co było tutaj, to opcja jest jedna. I teraz tak, jeśli chodzi o tą część diagnostyczną, to oczywiście jest kurs NIT, czyli Neurodiagnostyka i Terapia. I tam po prostu jest 4 moduły przeprawy przez strukturę, chemię, emocje, temat wisceralny i to wszystko się po prostu bardzo fajnie zazębia. Natomiast narzędzia terapeutyczne, które były tutaj wykorzystywane, to są po prostu narzędzia nakierowane na pracę z tkanką łączną, całym systemem mięśniowo-powięziowym. To jest to, co robimy na kursie masażu tkanek mokich. I to oczywiście nam się bardzo fajnie spina, dlatego że mamy kontent diagnostykę i trochę terapii i dużo terapii, trochę diagnostyki, czyli NIT, MTG, fajnie się zazębia. Więc jeżeli chcecie tak pracować, to właśnie macie opcję teraz już na przykład na okres zimowy, świąteczny online i oczywiście później wersję stacjonarną. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę, za obejrzenie tego materiału, za zaangażowanie podczas oglądania, bo już takie materiały na YouTubie się pojawiły. Także mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach przez nas stworzonych. Do zobaczenia.